Jesteśmy po pierwszym meczu w drugiego dnia turnieju Akana Futsal Masters. Jesteśmy po spotkaniu Piasta Gliwice z Algą. Ze mną przed kamerą jest trener gliwiczan, pan Klaudiusz Hirsch. Dzień dobry. Trenerze, przegrywacie niestety 4-1, natomiast wiem z tajemnych źródeł, że ten wasz zespół jest mocno przebudowany i nie przyjechaliście tutaj po zwycięstwo. Natomiast ja się zapytam, jak wielkie doświadczenie, albo inaczej, jak wiele doświadczenia możecie wyciągnąć z tego turnieju? No, to się dopiero okaże, ale na pewno mamy możliwość spotkania się tutaj z bardzo dobrymi zespołami. Mamy bardzo mocną grupę i to cieszy, bo to jest okres, w którym możemy się, mamy taką szansę skonfrontowania się z takimi klasowymi zespołami. Mamy szansę popełniać jeszcze błędy i analizować te błędy. No, doświadczenia na pewno wyciągniemy po tym turnieju duże i wnioski przede wszystkim. No i będziemy starali się wszystkie nasze błędy poprawić. Abstrahując już od wyniku meczu wczorajszego i meczu dzisiejszego, z którego spotkania jest pan bardziej zadowolony, biorąc pod uwagę aspekty taktyczne? Myślę, że i jedno i drugie spotkanie było bardzo wartościowe dla nas. No wczoraj przeciwnik bardzo, bardzo mocny, i który zdominował nas w pierwszych minutach. Nie mogliśmy sobie poradzić wczoraj w tym początkowym fragmencie gry. No ale później z biegiem czasu poprawiliśmy obronę i troszeczkę lepiej prezentowaliśmy się w ataku. Graliśmy z pełną taką determinacją, wolą walki i wczoraj to było widać. Wczoraj zasłużyliśmy na tą bramkę, która dała nam remis. Natomiast dzisiaj wydaje mi się, że też taki krytyczny dzień dla nas, bo kończymy właśnie zgrupowanie pięciodniowe tutaj w Nysie i dzisiaj faktycznie fizycznie wyglądaliśmy tragicznie na tle bardzo wybieganego rywala. Także myślę, że tutaj nogi bardzo, bardzo, bardzo nie nadążały za głową. Decyzje były spóźnione trzeba wyciągać wnioski, trzeba pracować dalej, jeszcze mamy bardzo dużo czasu do ligi, także trzeba w spokoju się przygotowywać do nadchodzącego sezonu. Dla nas ten turniej, tak jak mówię, nie ma żadnego znaczenia pod względem wynikowym, natomiast ten bagaż doświadczeń ma być na tyle bogaty, abyśmy mogli wyciągnąć wnioski. Tak więc na koniec życzę panu zwycięstwa w ostatnim meczu grupowym, bo to może podbudować chłopaków mentalnie, a także powodzenia w następnym sezonie ligowym. A ze mną przed kamerą był trener Piasta Gliwic, pan Klaudiusz Hirsch. Dziękuję bardzo i zapraszam kibiców do tego, na ten piękny obiekt, bo warto. Mecze stoją na bardzo wysokim poziomie. Są świetne widowiska, także zapraszam wszystkich miłośników futsalu i nie tylko na trybuny tutaj tej przepięknej hali. Ja się przyłączam do tych życzeń. Do zobaczenia, do usłyszenia.